pierwszy aparat fotograficzny typu Leica dostał od swojej mamy, mając lat chyba 18. Babcia wymieniła jakąś sól czy jakiekolwiek inne dobra, które mieli pod koniec wojny, na aparat fotograficzny. Pierwsze zdjęcia ojciec robił w 45. na wybrzeżu Morza Gdyni, bo po prostu bardzo tęsknił za zobaczeniem morza. To były pierwsze fotografie, a potem zawsze to fotografowanie mu towarzyszyło w taki czy w inny sposób, jako notatki poetyckie, a przede wszystkim potem w podróżach, w licznych podróżach, bo nie zawsze można było namalować, nie zawsze można było narysować, a zawsze można było po prostu zanotować to, co się widzi, robiąc fotografię. Wyjazd do Nowego Jorku był wyjazdem, na który się złożyło wiele elementów. Raz, że to był rok 81, czyli sytuacja w Polsce była trudna pod różnymi względami. Dwa, że zaproponowano ojcu przystąpienie do konkursu na to miejsce. Trzy, że tu niezwykle silnie zadziałała osoba mojej mamy, która przez poprzednie dziesiątki lat była menadżerem i osobą, która spajała to, co się działo w domu. Bo to były dwa zupełnie inne światy. Tak, konik do nas tu przychodzi. Proszę. Rodzice mieli kompletnie inne osobowości. Mama była osobą miejską, ojciec dążył ku mieszkaniu na wsi. Mama była osobą towarzyską, ojciec raczej nie. I będąc kompletnie, mając kompletnie inne osobowości, tworzyli i światy, tworzyli trzeci świat. Czyli wspólny świat, gdzie oczywiście ojciec był osią tego świata. Natomiast ona poświęcała bardzo wiele po to, żeby ogarniać wszystko naokoło. Mama była osobą towarzyską, a ojciec wolał. Był skoncentrowany na sobie, bo inaczej nie zrobiłby tego, co zrobił. Nie można, po prostu taki był. Po latach wędrówki na wschód, Nowy Jork i był dla ojca bardzo dużą fascynacją. To było albo negatywne, albo pozytywne odczucie. W wielu wypadkach uważał, że po prostu jest to świat, który jest fascynujący, ale przerażająco nieludzki. Bo jego opowieści, które też na pewno gdzieś można przeczytać, to, że w pewnym momencie uznał, że może spróbuje policzyć ilość rodzajów szczoteczek do zębów i przestał liczyć na, jak naliczył 127, czy ileś tam rodzajów, przechodząc od jednego sklepu do drugiego na jednej z ulicy manhattańskiej. Przywiózł ponad 11 tysięcy negatywów, które można by powiedzieć, że jako plon dwuletniego pobytu w Nowym Jorku niekoniecznie mogą powiedzieć, że to jest dużo, natomiast on pracował. Czyli pracował w ciągu tygodnia i jedyne zdjęcia, które czas poświęcający na zdjęcia, to były weekendy oraz noce. Niektóre, nie wszystkie, czasami musiał gdzieś wyjechać, czyli praktycznie to były dwa dni w ciągu tygodnia robienia fotografii. Manhattan, wystawa fotografii Andrzeja Strumiły. 1 lipca, godzina 17, Galeria imienia Ślędzińskich w Białymstoku, Wiktorii 5.